jeszcze cały czas. Dobrze, dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, otwieram siódmą sesję Rady Miasta Kościerzyna. Otrzymaliście Państwo porządek obrad, ale do dzisiejszego porządku zostały wniesione zmiany. Wniosek do burmistrza Komisji Budżetowej 6 kadencji Rady Miasta Kościerzyna podjęty na posiedzeniu w dniu 24 lutego 2015 roku. Treść wniosku: Komisja Budżetowa wnioskuje o podjęcie w porządku obrad 7 sesji Rady Miasta projektu uchwały na druku nr 36 w związku z brakiem podstawy prawnej zajmowania się przez Radę Miasta tą sprawą i potencjalnym uszczupleniem dochodów budżetu miasta. Którym widzę, aby miasto poszło, aby rozwiązać ten problem i zasięgnąć Państwa opinii, czy uważacie, że ten kierunek, w którym chcę poprowadzić rozwiązanie tej sprawy, jest dobrym kierunkiem. W okresie od ostatniej sesji Urząd Miasta zajmował się następującymi sprawami. 29 stycznia udział w spotkaniu informacyjnym pod tytułem Fundusze Europejskie w latach 2014-2020. W tym czasie zostały zatwierdzone programy operacyjne w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Pomorskiego. W programie Słoneczna Kościerzyna wykonano 125 instalacji solarnych zamontowanych w ramach naboru podstawowego. Z oszczędności firma podpisano 62 umowy w ramach naboru uzupełniającego i wykonuje to firma Antinus. 2 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami PKP w sprawach związanych z przejmowaniem nieruchomości, które mielibyśmy jako miasto przejąć w zarząd od firmy PKP. 4 lutego odbyło się spotkanie z przedstawicielami gminy Kościerzyna w sprawie węzła integracyjnego i dróg transportu rowerowego. Musimy się do tej nazwy przyzwyczaić, jest to nazwa, która funkcjonuje w programie MOP-owskim. W dniu wczorajszym otrzymano informację z Urzędu Marszałkowskiego i z projekty złożone przez miasto Kościerzyna w partnerstwie z gminą Kościerzyna, budowa węzła integracyjnego w Kościerzynie wraz z rewitalizacją i adaptacją dworca kolejowego oraz utworzeniem komunikacji zbiorowej, przygotowanie dokumentacji projektowej oraz kompleksowa termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej miejskiego obszaru funkcjonalnego zostały wybrane do realizacji przez Zarząd Województwa Pomorskiego. 18 lutego odbyło się spotkanie Rady Programowej dotyczącej właśnie funkcjonowania inkubatorów w 4 miastach: Kościerzyna, Lęborg, Kartuzy i Bytów. 18 lutego udział wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Kartuzach w spotkaniu z operatorem dotyczącym podsumowania jego działań za 2014 rok i omówienia rzeczy, które operator przez te 4 miesiące funkcjonowania wykonał na naszym obiekcie. W dniach 5, 23 i 24 lutego odbyły się spotkania z przedstawicielami Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oddział w Gdańsku i wykonawcy i projektanta w sprawie projektu obwodnicy Kościerzyny. 17 lutego w sali obrad Rady Miasta Kościerzyno odbyło się Forum Kościerskich Seniorów. Uczestnicy forum podczas tajnego głosowania wybrali 9 przedstawicieli do Rady Seniorów Miasta Kościerzyna. Także w tym momencie jest powołana cała Rada Seniorów. Złożono do Fundacji Rozwoju Kultury Fizycznej w Pucku wnioski o dofinansowanie zatrudnienia animatorów sportu na boiskach wybudowanych w ramach projektu Moje Boisko Orlik 2012. Także złożono do Biura Porozumienia między Burmistrzami przy Komisji Europejskiej raport z monitorowania planu działań na rzecz zrównoważonej energii. I jesteśmy pierwszym miastem w Polsce, które złożyło wyżej wymieniony raport. I jednym z 93 miast ogółem, które ten raport złożyły.
Zakończono ocenę formalną wniosków ofert składanych w ramach otwartego konkursu dla organizacji pozarządowych na realizację zadań publicznych w 2015 roku. W ramach konkursu wpłynęły 63 oferty. W tym czasie z zamówień publicznych wybrano wykonawcę na konserwację nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna na okres do 31 grudnia 2015 roku, a także rozstrzygnięto przetarg i wybrano wykonawcę na konserwację nawierzchni dróg asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna także do 31 grudnia 2015 roku. Szanowni Państwo, przedstawiam na podstawie Rady Tomasza Rogali następujące osoby. Teresa Price, Karolina Chmielewska, Karolina Dzianowska, Michał Kujach, Tomasz Dargacz. Przewodnicząca Komisja Budżetowa projekt omawianej uchwały zaopiniowała jednogłośnie pozytywnie. Komisja Komunalna. Pani Przewodnicząca, Komisja Komunalna projekt tej uchwały zaopiniowała pozytywnie. Komisja Edukacji, Kultury i Sportu. Pani Przewodnicząca, Komisja Edukacji, Kultury i Sportu omawiany projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie. Kto z Pań, Panów Radnych za przyjęciem? Bardzo proszę o podniesienie ręki. Urządzenia do głosowania. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Przechodzimy do kolejnego punktu. Projekt uchwały na druku nr 37 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miejska Kościerzyna. Przedstawienie projektu uchwały przez pana Bartosza Borkowskiego, naczelnika Wydziału Infrastruktury i Środowiska. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado. Projekt uchwały dotyczy określenia ilości przystanków na terenie miasta Kościerzyna. I tutaj ta lokalizacja tych przystanków została określona w dół załącznika do tej uchwały. Pierwszy załącznik określa przystanki zlokalizowane w pasach dróg gminnych. Natomiast załącznik numer 2 określa przystanki zlokalizowane w ciągu drogi krajowej numer 20. W związku z tym, że w zeszłym roku zostało podpisane porozumienie z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych w sprawie zarządzania tymi przystankami, w związku z tym tą uchwałą chcielibyśmy wprowadzić regulamin określający zasady i sposób korzystania z przystanków na terenie miasta Kościerzyna, zlokalizowany, tak jak powiedziałem na wstępie, wzdłuż dróg gminnych i wzdłuż dróg krajowych, czyli wzdłuż drogi krajowej nr 20. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania uchwały na druku nr 37. Kto z Pań, Panów Radnych jest za podjęciem uchwały, bardzo proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie urządzenia do głosowania. Kto jest przeciwny? Ktoś? Czy Pan Aleksander Mach jest przeciwny? Ja jestem za. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny podpunkt projektu uchwały na druku nr 39 w sprawie akceptacji wprowadzenia bezpłatnej komunikacji miejskiej na terenie miasta Kościerzyna. Przedstawienie projektu uchwały przez pana Michała Majewskiego, burmistrza miasta Kościerzyna. Radni poprzednich kadencji zdają sobie dobrze sprawę z tego, że coraz większa grupa społeczeństwa Kościerzyny wnioskowała do miasta o zwolnienie czy o ulgi w przejazdach komunikacją miejską. Na terenie miasta Kościerzyny już ponad 70% mieszkańców korzysta z tych ulg. Coraz większa grupa osób chciałaby być zwolniana. Przy konstruowaniu budżetu na obecny rok prosiłem Państwa o to, żeby w budżecie zapewnić większą kwotę na komunikację miejską w Kościerzynie. Po analizie przejazdów, ulg i kwoty, o którą musielibyśmy zwiększyć tą pozycję,
doszłem do wniosku, że spróbujemy zaproponować mieszkańcom bezpłatne korzystanie z komunikacji miejskiej na terenie miasta Kościerzyna, co spowodowałoby ograniczenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery w Kościerzynie, ograniczenie ruchu samochodów, na czym nam wszystkim zależy, a wyjdzie to naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i tych grup, które składały wnioski o poszerzenie możliwości bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. W związku z czym bardzo prosiłbym Państwa radnych o przychylne podejście i zaopiniowanie proponowanej uchwały. 4 głosy były za, 2 głosy wstrzymujące. Dziękuję. Komisja Komunalna, stanowisko. Pani Przewodnicząca, Komisja Komunalna zaopiniowała pozytywnie projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy wprowadzając bezpłatną komunikację miejską w Kościerzynie planujemy również rozszerzenie linii komunikacji miejskiej? No, są osiedla położone na peryferiach miasta, do których ta komunikacja nie dociera. I w moim przekonaniu mieszkańcy tychże osiedli będą w tym momencie podwójnie dyskryminowani. Ci, którzy mieszkają bliżej centrum, będą mieli szansę skorzystania nie tylko z komunikacji, ale z bezpłatnej komunikacji miejskiej. Natomiast mieszkańcy osiedli położonych dalek, jak chociażby niedawno zmodernizowana ulica Towarowa w Kościerzynie, cały czas tej szansy nie dostaną. W poprzedniej kadencji wiele razy dyskutowaliśmy też o ulicy Wieżysko, o tym osiedlu, gdzie dzieci chodzą do szkoły, gdzie mieszkańcy mają daleko do centrum, tam oficjalnie nie dociera komunikacja miejska. Ja konsultowałam ten temat z mieszkańcami Kościerzyny i chciałabym przeczytać Państwu apel, który został skierowany do Rady Miasta przez autorstwa mieszkańca ulicy Przemysłowej, pana Zenona Gliwy, który występuje w imieniu mieszkańców właśnie tych położonych z daleka od centrum osiedli. Pozwolę sobie odczytać ten apel. Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Wysoka Rado Miasta Kościerzyna, w imieniu mieszkańców osiedla położonego wzdłuż ulicy Towarowej chcielibyśmy bardzo podziękować za troskę o nasze osiedle w minionych latach. Wybudowano kanalizację, doprowadzono wodę, a w minionym roku zbudowano nawierzchnię ulicy Towarowej, za co jesteśmy szczególnie wdzięczni. Podobną politykę prowadzono także w stosunku do innych osiedli, np. Plebanka, Wieżysko, Mała Kolejowa czy osiedle Kościerzyna Zachód, które leżą na obrzeżach miasta w dużym oddaleniu od centrum. Tak prowadzone działania inwestycyjne docenialiśmy i uważaliśmy, że mają na celu wyrównywanie dysproporcji pomiędzy osiedlami w obszarze uzbrojenia w niezbędną infrastrukturę miejską. Jako mieszkańcy osiedli położonych na obrzeżach miasta chcielibyśmy zaapelować do Państwa radnych o zwrócenie uwagi na fakt, że nasze osiedla są dzisiaj praktycznie pozbawione dobrodziejstwa, jakim jest komunikacja miejska. Dotychczas było to o tyle zrozumiałe, że stan dróg utrudnia wprowadzenie komunikacji w tych osiedlach, ale dzisiaj ten problem praktycznie nie istnieje. Wysoka Rada na dzisiejszej sesji zamierza podjąć uchwałę o wprowadzeniu bezpłatnej komunikacji miejskiej. Komunikacja miejska w Kościerzynie posiada szereg ulg wspierających osoby znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej. Słyszymy z jednej strony o trudnościach finansowych, a z drugiej projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej, niestety w tym projekcie, który dzisiaj omawiamy, tylko dla wybranych. Jeżeli budżet miasta stać na takie rozwiązanie, to zwracamy się z apelem o równe i sprawiedliwe traktowanie wszystkich mieszkańców. Wprowadzenie bezpłatnej komunikacji miejskiej bez jej doprowadzenia do osiedli na obrzeżach miasta traktujemy jako wyraz marginalizacji naszych osiedli. W wyniku takich decyzji nasze osiedla stają się nie tylko z nazwy peryferyjnymi. Komunikacja miejska jest szczególnie potrzebna tym mieszkańcom, którzy, aby załatwić niezbędne potrzeby życiowe, muszą pokonać niejednokrotnie kilka kilometrów do instytucji położonych w centrum miasta. Osoby starsze, dzieci uczęszczające do szkół to grupy szczególnie potrzebujące dobrej publicznej komunikacji. Wśród mieszkańców wypowiadane są opinie, że projekt bezpłatnej komunikacji miejskiej to rzeczywiście w rzeczywistości ukryta pomoc dla sieci marketów, do których ta bezpłatna komunikacja ma być doprowadzona z udziałem środków z budżetu miasta. Mamy nadzieję, że tak się nie stanie, a wypowiadane w tej sprawie opinie okażą się nieprawdziwe. Pani Przewodnicząca, Wysoka Rado, mając na uwadze równe traktowanie wszystkich mieszkańców, zwracamy się z apelem o uchwalenie takich rozwiązań, które zagwarantują jednakowy dostęp do komunikacji miejskiej wszystkim mieszkańcom miasta, ze szczególnym uwzględnieniem osiedli położonych na obrzeżach miasta. Prosił pan Zenon Gliwa o odczytanie tego apelu podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta, co uczyniłam. Ja ten apel przekażę również do protokołu pani przewodniczącej. No i, no i stąd moje pytanie, panie burmistrzu. Czy planujemy tę bezpłatną komunikację rozszerzyć, dotrzeć również do tych dyskryminowanych mieszkańców? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę pana burmistrza. Apel, który przeczytała przed chwilą pani Katarzyna Knopik, jest jak najbardziej zasadny. Skierowany jest do radnych. Jeśli radni znajdą w budżecie miejskim
pieniądze i zaakceptują ten rodzaj komunikacji, jak najbardziej jestem w stanie się do niego przychylić. Z dotychczasowych rozwiązań i analizy tego, co przedstawiły nam PKS-y, wynika, że następowała już próba rozszerzenia komunikacji do osiedla Wieżysko. Natomiast ze względów ekonomicznych zrezygnowano z tej linii. I to radni poprzedniej kadencji bardzo dobrze pamiętają, że takie próby miały miejsce. Natomiast jeśli to, co dzisiaj ewentualnie, jeśli za Państwa zgodą uda się nam przegłosować, zostanie pozytywnie przez mieszkańców odebrane, zobaczymy, że będzie to trafna decyzja i mieszkańcy będą z tego bardzo w dużej ilości korzystać. Przymierzymy się jeszcze raz do osiedla Wieżysko, żeby temu osiedlu, które jest daleko oddalone, zaproponować właśnie chociaż dwa kursy ranne, żeby dzieci zabrać do szkoły i po południu, żeby wróciły. Natomiast, tak jak przeczytała Pani Katarzyna, będzie się to związało z wnioskiem do mieszkańców, do radnych. Natomiast jeśli chodzi o ulicę Towarową, w ulicy Wita Stwosza jest przystanek komunikacji miejskiej. Natomiast ta komunikacja, która do tej pory istnieje na terenie miasta, też nie wjeżdża we wszystkie osiedlowe uliczki. A ulicę Towarową w tym momencie, jeśli nie będzie ona skomunikowana i powiązana z gminą miejską Kościerzyna, możemy też traktować jako ulicę wewnętrzną. Pan komendant Straży Miejskiej może na pewno więcej w tym temacie powiedzieć. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Pani Karina Kodzianowska może... Zgodnie z zawartą umową z PKS-em my dofinansowujemy przewozy komunikacji miejskiej, natomiast bilety są przychodem PKS-u. Ja chciałbym zwrócić uwagę na brak dojazdu autobusów do niektórych części miasta. Jeżeli postawimy taką tezę jak pani radna i mieszkaniec, moglibyśmy powiedzieć, że dyskryminowani też byli mieszkańcy w poprzedniej kadencji za pana burmistrza Czuchy, bo tam też nie było odpowiedniego dojazdu. Całkowicie chybiona wypowiedź i pana Gliwy i pani radnej. Też padła taka sugestia, że być może w tym momencie, kiedy zagłosujemy za tą uchwałę i spowodujemy, że do tych rejonów dojadą te autobusy, no to też będziemy dyskryminowali znowu inną część mieszkańców. No ja bym powiedział, ktoś mógłby złośliwie powiedzieć, a może wybudowanie parkingu w pewnej części miasta było próbą dofinansowania hipermarketów. No można by było w ten sposób szukać dziury w całym. Wydaje mi się, że to nie tędy droga, jest darmowa komunikacja, jest wyjście pana burmistrza ku mieszkańcom, ku oczekiwaniom mieszkańców Kościerzyny, a więc należy się tylko cieszyć, że znalazły się takie środki w budżecie. Pytanie, dlaczego takie środki nie znalazły się na przykład rok, dwa, trzy, cztery lat temu, skoro takie było oczekiwanie mieszkańców. Nie chciałbym tu wierczyć głębiej, ale na razie pozwolę sobie na taki komentarz do pani wystąpienia. Dziękuję bardzo. To zwrócił uwagę mieszkaniec ulicy Przemysłowej, że w niedalekim sąsiedztwie tejże ulicy zmodernizowaliśmy w poprzedniej kadencji ulicę Towarową, więc myślę, że pojawił się dużo większy... Tak, no, być może po kilku czy kilkudziesięciu latach, ale zmodernizowaliśmy w ubiegłym roku, prawda? Zgodzi się pan ze mną? Więc po zmodernizowanej ulicy Towarowej jest szansa, aby autobus mógł jeździć. Do tej pory nie było takiej szansy, bo nie było technicznej możliwości. Pewnie nie jestem ekspertką, ale... Podnoszoną ulicę Towarową. Jeszcze raz podkreślę, ulica Towarowa według mnie jest ulicą wewnętrzną. Są tam progi zwalniające. I nie wiem, czy jakikolwiek przewoźnik zdecyduje się wprowadzić tam autobusy, żeby jeździły po tych progach zwalniających. Tym bardziej, że ulica Towarowa prowadzi do gminy. Tam autobus musiałby ewentualnie zawrócić lub też polną drogą, która do tej pory funkcjonowała na ulicy Towarowej, pojechać do ulicy Przemysłowej i wrócić do miasta. Nie wiem, czy przewoźnik akurat w tym kierunku zdecydował się pójść, bo sam prowadząc firmę transportową przez
no, praktycznie całe moje życie dotychczasowe, wiem, że na to bym się nie zdecydował. Także myślę, że tutaj rozsądek niech przez nas przemówi i właściwie tak troszeczkę spasujmy i to jest wyjście do części mieszkańców. Jedno chcę przypomnieć, że w poprzednich kadencjach rzesze ludzi różnych przychodzili na naszą sesję, emeryci, inni, którzy żądali bezpłatnej komunikacji. W tej chwili jest wyjście do tej grupy społeczności. Myślę, że trzeba od czegoś zacząć, zrezygnować zawsze można. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś w tym temacie pragnie zająć głos? Nie widzę. W związku z tym przystępujemy do głosowania uchwały na druku numer 39. Kto jest za podjęciem uchwały, proszę o podniesienie ręki. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Dziękuję. Uchwała większością głosów została podjęta. Czemu się nie wyświetla? 13 było za, 6 osób wstrzymało się. Przechodzimy do kolejnej.